Pixar w pudełku. Rozmieszczaliśmy obiekty i zmienialiśmy ich rozmiar za pomocą przesunięcia i skalowania. Animatorom jest już potrzebne ujęcie. Przejeżdżają na hulajnodze obok waszego pokoju i pytają, jak tam? Obiekty w ujęciu muszą być odpowiednio zorientowane, nie tylko rozmieszczone i właściwej wielkości. Obiekt zorientujemy, obracając go jeden lub więcej razy. Wróćmy do naszego ujęcia. Do ulokowania Bo Peep trzeba trzech przekształceń. Najpierw nadam jej odpowiednią wielkość. Potem zorientuję ją za pomocą obrotu, tak jak wynika ze szkicu. I wreszcie przesunę ją na miejsce. Widzieliśmy proste wzory z mnożeniem i dodawaniem odpowiadające skalowaniu i przesunięciu. Wzory dla obrotu są bardziej skomplikowane. Obejmują trygonometrię. Szczegółami na razie się nie przejmujcie, dojdziemy do nich. Na razie opowiem, dlaczego wybrałam tę kolejność przekształceń. Skalowanie, obrót i przesunięcie. Przypuśćmy, że zaczęłabym od przesunięcia, potem zrobiłabym obrót, a skalowanie na końcu. Bo Peep wylądowałaby nie tam, gdzie trzeba. Kolejność ma więc duże znaczenie. Pamiętacie, co mówimy w takich przypadkach? Tak, to nieprzemienność. Pamiętając o nieprzemienności, zastosujcie trzy przekształcenia, by skończyć planowanie pokoju Andy'ego. Wtedy waszą pracę zatwierdzi reżyser. I będziecie mogli tworzyć tyle scen własnego projektu, ile zechcecie. Wymyślicie coś, o co dział kreatywny i reżyser nawet nie prosili? Aby film był dobry, trzeba spróbować wielu możliwości i wybrać najlepszą. Dobrej zabawy!